Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony Kucyk, to jest szósty odcinek The Solus Project. Moi drodzy, udało mi się wreszcie jakoś wczytać tą grę, miałem z tym problemy nieziemskie. Okazało się, że nie wiedzieć czemu raz musiałem zablokować ekrany ładowania w pliku konfiguracyjnym, a raz je włączyć, więc... Solus 1, Solus 2, Solus 3, and Solus 5 should be on site now, but nothing has been reported. Please, we need your reports. Solus 4 failed in orbit. We're still looking into it, but it might be an issue with all the Solus ships. We need confirmation that you're all safe. Things are getting worse here. We don't have fuel to last long. We need you. Please respond. Dobra, postaram się. No dobra, ludziska, wreszcie powierzchnia. Boże, jak ja się cieszę. Naprawdę. trzeba do bazy szybko zapierdalać. Bo nas... chociaż nie, tylko minus 8, o dziwo. Ale mimo wszystko przydałoby się gdzieś schronić chyba. Chociaż nie jestem pewien, gdzie jesteśmy tak naprawdę. Kurwa, gdzie to było? Przed chwilą mnie tu jakaś jaskinia. Nie popełnię więcej tego błędu i następnym razem zabiorę ze sobą pochodnie. Kurde, nie wiem gdzie ja idę. To jest zupa w zasadzie tylko, tak? A nie, jakiś relikt. Dzięki, ziomek. Myślałem, że to zupa. No dobra, o, tam jesteś, kuleczko, idę do ciebie. Mój wskaźniku, chyba się tak dzień robi? Tak mi się wydaje. To co świeci, to chyba część do naszej wieży. I tam też się świeciło, tu mamy jakiś zrzut, coś ten? Nie, nic tu nie ma. Zaraz, czy ja tędy przyszedłem? Czy nie? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jest moja część. Ciekawe, ile już mamy swoją drogą. Pusta butelka po wodzie. No i mamy pełno. Czas pod wodą plus 10%. O. Co bym mógł tu wyrzucić? Połączymy może. Okej. Kamień mi się nie przyda. Przydałoby się, żebym wrócił do palnika swoją drogą. I czemu klucz mi zajmuje miejsce w ekwipunku? Nigdy tak chyba nie było. No, ale trudno. Dobra, wracam, żeby się rozejrzeć. Czy ja tędy przyszedłem, czy... Wow. Czy jednak nie? Nie, chyba nie, ale mamy tutaj save'a. To w ogóle wygląda, jakby to była chyba inna wyspa, co? Moi drodzy, po co ja w ogóle to trzymam? Nie wiem, już jest jasno w miarę, więc nie potrzebuję tego. Natomiast ta część do wieży by się przydała. Gdzieś mi tam świeciło, muszę się rozejrzeć. Nie bardzo bym chciał wchodzić do wody. Więc zrobimy w ten sposób. Od czegoś mam w końcu ten teleporter. Tu chyba nie bardzo. Nie, dobra, dam sobie spokój. Pójdę naokoło, bo widziałem, że jest taka możliwość. Oj. Tu w ogóle nie musiałem w ogóle używać teleportera, bo jest przejście. A i tak wylądowałem w wodzie, koniec końców. No dobra, drugą stroną sobie pójdę, bo tam chyba też było przejście. O ile mnie pamięć nie myli. Nie, tutaj chyba nic nie będzie. Dobra, czyli idziemy na ten dziwny... nie wiem jak to nazwać, czy to jakby mur?
część muru, czy... Okej, okay, tam mamy jedną część. Czy po prostu nazwę to może jakieś molo? Pomost. W każdym bądź razie... O, gwiazdy spadają. W każdym bądź razie pogoda... Pogoda tutaj nie jest nam sprzyjająca. Tam jeszcze jedno. Boże, no naprawdę duży zasięg ma... No właśnie, co ma? Jakiś mój radar, czy... I tam... Może te części tego... O kurwa, jak tędy przejdę? Niby. Nie ma przejścia. Ciekawe, która godzina. No, ale nic. Myślę, że... O ty kurde! Dobra. Udało się. Dobra, przeskoczyłem na ląd. Tam mamy... Tu mamy jeszcze jakby taki jeden pomost. Tu mamy chyba jakąś jaskinię. Latarka się ładuje. Super. Może poczekam chwilkę, niech się naładuje do pełna. I wtedy sobie wejdę w tą jaskinię. Tam też mi się świeci. Jakby jakiś nowy... Nowe wyspy w ogóle, bo przecież tego nie kojarzę. Tego nie było na tamtej mojej starej. Ale tak naprawdę to mógłbym... ten palnik, bo ten palnik się wróci, tylko nie bardzo wiem jak. Dobra, co my tu mamy? Czy coś tu jest? Czy coś tu znajdziemy? Co to jest? Relikt wody. Weźmiemy jak najbardziej. To sobie przetniemy. I mamy pełno. Aha, czyli nic tu nie ma. Dobra. Czyli chyba tędy sobie polecę, bo to jedyna możliwa droga. Naprawdę jest mnóstwo tutaj obszaru na tej planecie. A raz, że łatwo można się pogubić. A dwa, że nie do końca wiadomo, którędy gdzie iść. O, coś się dzieje, jakieś trzęsienie ziemi. Chyba. Tu mamy jakiś posąg stopy, czy... Czy czegoś takiego. Okej, okay, co my tu mamy? Znajdę tutaj coś? Nie, chyba nie. Jakieś panele. Może jakieś części statku. Dzień nastał, więc już jest na pewno cieplej. Tu są jakieś posągi. Miecz. Okej, mamy miecz. Nie wiem do czego potrzebny, ale zawsze się przyda. Prędzej czy później będę go pewnie potrzebował. No i co? I to tylko jakieś takie kamienie. I chyba nic więcej tu nie ma. Zaraz. Tam jest taki jakby część statku. To wygląda tak, jakbym tu już kiedyś był, ale... Ale chyba nie. Niemniej jednak wolę się tutaj jakoś rozejrzeć. Wejść na wyższy punkt. Okej, tu mamy jakąś też budowlę. Teraz mógłbym w sumie popływać sobie, bo już nie ma nocy, nie jest ta woda tak lodowata i nie wychłodzę swojego organizmu. No ale nic, dobra, lecę w tą kropkę. Część wieży. 50 stopni Celsjusza, ja pierdzielę. No dobra, gdzie ona jest? Gdzie ona będzie? Może Dobra, już się napijemy. O kurde, zagrożenie cieplne. Serio? Jeszcze tak nigdy nie miałem. W takim razie jak się napiję wody, to powinienem się troszeczkę wychłodzić chyba. Czy mówię źle?
A może mówię źle? Nadajnik, dobra, mamy nadajnik. Żeby wiedzieć, gdzie tutaj wrócić w razie czego. Chociaż nie wiem, czy będę... Czy będę musiał wracać. Bo tu w zasadzie nic nie ma. Dobra, lecę przed siebie. Tam mi się pokazuje, okej. Może wejdę do wody, to się troszeczkę wychłodzę. Taką mam nadzieję. No, i bardzo dobrze o to chodziło. Ale zaraz się wysuszę i pewnie będzie gorzej. Dobra, mamy część wieży. Mamy to. Czy coś jeszcze tu znajdę? Kamień i rurka. Kolejna rurka. Tutaj nic nie widzę już więcej. Może bym do tej stopy poszedł w sumie. To tak jak w Loście, w tym serialu. I tam mieszkał wtedy Jacob. I chyba jest tam nawet wejście. Więc nie wiem, czy to nie byłby taki głupi pomysł, żeby tam się udać. Tym bardziej, że żadnego wektora tutaj nie widzę. Jakaś odporność, nie wiem w sumie jaka. Tu mam też... Tu mam też jakąś jaskinię chyba. Co to jest? Relikt życia, max zdrowie. Dobra, fajnie, zdobyliśmy. No i co, do stopy chyba w takim razie. Trochę... Oj, wychyl się, wypłyń. Delikatny prąd, ale mnie nie ściągnie. Dobra. Czy coś tu znajdziemy? Aha, nie bardzo wiem. Tylko jak tu wejść do tej stopy? Drugiego wejścia chyba tu nie ma. No nie, no niestety. O, chyba żebyśmy jakoś zbili ścianę. Nie, myślałem, że zbijemy tym młotem. Zrobimy sobie wejście, wytorujemy, ale nie. Niestety nie. Cholera. Gdzie teraz? W takim razie. Nie, dobra, tu nie będę płynął. Tym bardziej, że słońce chyba tak pomału będzie zachodziło. O dziwo. A to dziwne, bo niedawno dopiero wzeszło. No nic, no do stopy sobie nie wejdę. W takim razie, gdzie mam się udać? Co to za odgłosy? Kurczę, pierwszy raz tak bez celu się trochę przemieszczam. No nie fajnie. Żadnego wektora, nic. Może jakoś na górę mi się uda wlecieć. Huh?
Dobra, jeszcze wyżej. Czy coś tu znajdziemy? Objective reminder. Locate materials for satellite uplink. Tak, tak, wiem. Dobra, co tu jest? Materac, poprawia sen. Ostro. Zajebiście. Inventory full. Dobra, wiem, że full. Pusta butelka, wywalmy to. Okej. Okay. Będziemy od tej pory spać na materacu ludziska. Okej, okay. Czy coś jeszcze tu będzie? To w ogóle było wejście. No nic, no chyba nigdzie tutaj wejście nie ma. Myślę, że tam polecę do tej budowli, żeby jeszcze raz sprawdzić, coś się dzieje. O kurwa, asteroidy, żeby je nie pierdolnęła. Bo będzie mnie nieciekawie, muszę obserwować. O, tu jakaś gwiazda. Cholera jasna. O kurwa. O fuck. Kurwa, blisko mnie. Dobra, chyba koniec. Jezus. Pytanie, czy coś tutaj spadło? Czy to tylko taki efekt pogodowy? Jakby to tak nazwać? Ciężko stwierdzić. Dobra, bateria już mi się nie ładuje, także oficjalnie nastała noc. Okej, okay, tam widziałem kulkę niebieską. Tam by trzeba było lecieć chyba. Wiecie, co by było fajne, gdyby można było między tymi nadajnikami się przemieszczać. Jakąś teleportacją, czy coś takiego. To by naprawdę ułatwiło sprawę przemieszczania się na tej wyspie. Na tej planecie może, tak powiem. Bo póki co, to tak latam trochę na oślep. Nie wiem, gdzie jestem. Cholera, nie chcę wejść do wody, bo się zamoczę i będzie dupa. Dobra, zrobimy... Nie to, teleporter. Trudno, najwyżej zmoknę. Szybko płyń. Wiem. Dobra, coś się na zielono świeci. Co my tam mamy? Pewnie świetlik tylko. Aha. Może wyrzucę ten swój. I podniosę ten. Dobra. Woda i rurka. Ale źródła ognia dalej nie widzę. To jakaś kartka, raport? Kogoś tam. Dobra, którędy tu? Okej, gdzie jesteśmy? Przydałoby się pójść spać w sumie. Jakby nie było. Dobra. Jesteśmy w środku. Gdziekolwiek to oznacza. Wektor misji ukończony. Ci, którzy zdecydują się wspiąć na wieżę, doświadczą jasnego gromu z niebios. Oczekuj jasnego gromu. Okej. Okay. Ja bym raczej wolał tutaj gdzieś iść w kimę. I się trochę ogrzać.
Czy to jest drabina? No to wychodzi. Tak, jest. Co będzie na samym szczycie? Jest strasznie wysoka budowla. Mam nadzieję, że tam będzie ciepłe łóżko z ogniskiem i z czymś do żarełka. Aha, jeszcze świecę latarką, więc też chyba zużywam. Aha, i oczywiście brakuje nam... A nie, mamy klucz. To bardzo fajnie. No tak, podniosłem przecież. Wow! Co tu się dzieje? Ale tu już nie mamy. Aha, czyli dupa generalnie. Jeden klucz tylko wetknęliśmy. Coś się dzieje? Dobra, ludziska, okazało się, jestem przy tej stopie. Zauważyłem, że tutaj jest miejsce na wodę. I był to mechanizm otwierania drzwi do tej stopy. Także zrobiłem to. I mam nadzieję, że coś ciekawego tu znajdę. Gąbeczka. Mumia jakaś. I klucz, mamy klucz. Boże, trzeba było mieć 3 klucze czy 4 klucze do tego? Przypieczętowany los. Okej. Tej gąbki chyba brać nie będę. Dobra, jak przejść tam w tym momencie? Oto jest pytanie. Muszę się tam jakoś dostać. Tam jest ta budowla, do której potrzebuję 3 kluczy. Mam 3 albo 4, mam w tej chwili 2. Więc jeszcze troszkę. Gdzieś muszę coś jeszcze znaleźć. Pusta butelka. I bierzemy pełną. Dobra. Gdzie jesteście klucze? Cip, cip, cip. Nie widzę was. Te statuły. Miecz. Jakieś wielkie coś, jakiś robal. Ubity mieczem. Możecie się zapytać, czemu znowu jest noc i czemu znowu podnoszę ten miecz. A to dlatego, że spadłem z tej wieży. I muszę od nowa tam lecieć. Ale całe szczęście dużo rzeczy tam nie zebrałem. Więc... Powinno być spoko, powinno być szybko. Kurde, czy ja przepłynę? Chyba przepłynę, chyba dam radę. Trochę mi się organizm wychłodzi, ale i tak przecież... I tak przecież zaraz będzie upał, więc... Więc będzie okej, chyba też zdążę wyschnąć. Tylko gdzie znajdę ten trzeci klucz? Okej, dopłynąłem do brzegu. Tak jak wcześniej też tu byłem. Rurka, woda. Wiem, wiem. O! Zajebiście, tutaj sobie zanurzę. Tylko gdzie ją jeszcze podpalę tę pochodnię? Oto jest pytanie.
każdym razie, czy powinienem lecieć tam na tą wieżę znowu, czy nie bardzo? Jestem ponownie na wieży. Dobra. Jeszcze raz wejdę na górę, zamontuję od razu te dwa klucze. Ciekawe obrazy. Mam ciągle ten generator zimna. Dalej nie wiem, do czego mi to służy i czy powinienem to nosić. No ale widzę, że nawodnienie mi trochę spadło. Dobrze, dobrze. Raz, dwa, cztery klucze chyba muszę mieć. Coś się dzieje. Z tym, że nie wiem co. Zbudowane na Galei 6 roku po Exodusie. Archipelag świata. Okej, coś wyszło. Jest tam jakiś otwór na coś. Ciągle jeszcze tych dwóch kluczy nie mam. Tu jest drabinka, czy sobie zejdziemy tak, czy teleportacją? Muszę pomyśleć, gdzie się chcę dostać. Być może tutaj bym chciał. No, być może. I chyba tak. Dobra. Aha, tu jakieś w ogóle pułapki są. Tego to nie widziałem. Coś tu jest, czy to jest tutaj, gdzie byliśmy wcześniej? Tak, byłem tu wcześniej. Okej. Muszę znaleźć jakieś schronienie, bo czuję, że niebawem nastanie noc. I może dopiero zrobił się dzień. Tak czy siak dwóch kluczy potrzebuję. O, mamy save, to dobrze. Mamy tutaj źródło światła, jedzenie i picie, więc nie wiem, czy to nie będzie nasza baza. Kurczę, ale nie mam materaca, bo zginąłem i nie miałem zapisu, więc jeszcze raz będę musiał go jakoś odnaleźć. Ale w międzyczasie będę chciał tutaj poszukać paru rzeczy. Chyba nic tu nie będzie. Okej. Teleportacja zawsze spoko. Dobra, mamy tu jedną bazę. Tam widziałem jeszcze kulkę jakąś. Część wieży. Ale to kawałek drogi stąd. By się przydało coś tutaj na miejscu. Silnik. Niedziałający silnik. Już. Butelka wody. Tam jeszcze mamy coś, ale to jest tak daleko. Cholera. Tutaj jakby to idzie w tamtym kierunku. Być może się tam przejdę jeszcze. Huh?
Kurde, no wyląduj na tym kamieniu. Dupa, no. O nie! Nie, kurwa. Znowu się wychłodzę. Operator wet. Mhm. Strasznie duży obszar. A ten teleporter naprawdę tak wkurwia, że taki ma krótki zasięg rzutu. Okej. Co my tutaj mamy? Gdzie jest ta część? Ja się pytam. Pokazywało mi przed chwilą. O, jest tu coś. Część wieży. Jedzonko, co to jest? Część młota, ale po co? O, palnik jest, zajebiście. Rejestrator lotu. Część młota mi chyba niepotrzebna. O kurwa, znowu to samo. Blisko. Tutaj chyba nie dostanę. Już? Po wszystkim? Chyba tak. Okej. Gdzie jest jakieś schronienie? Gdzie je znajdę? Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Serio. Okej, co to jest? Jakaś turbina? Co to? Miejsce na miecz? To fajnie, fajnie. Dobra, jestem na górze. Wetkniemy miecz, który znalazłem. I czy coś się stanie? Co się dzieje? Coś się dzieje. Oddalamy się. Kurde. A ja moknę. Niedobrze. Warning. Operator cold and wet. Temperature dropping. Dobra, most mi się tutaj zrobi, ale muszę szybko do obozu. Kurwa. Dobra, moi drodzy. Poszedłem spać przy źródełku ciepła. I to, co się stało przed snem, to spadła tutaj rakieta jakaś. Jestem ciekaw, co w środku. I czy coś pożytecznego. Apteczka. Kurwa, no tak, full. Oczywiście, że full.
Po co mi te radio tutaj? Dobra, mamy trochę miejsca. Myślałem, że coś takiego bardziej użytecznego tu będzie, jednak nie. Szkoda. Ale dobra, mamy trzy apteczki. Na pewno to mi pomoże przy wychłodzeniu organizmu. Nastał kolejny dzień. Most tutaj połączyłem, więc mam jak wrócić teraz. No i cóż, ludziska. Brakuje mi ciągle dwóch kluczy do uruchomienia tej wieży. I myślę, że po prostu... Kurczę, nie wiem, gdzie mam iść. Serio. Myślę, że pójdę tym nowo połączonym mostem, żeby wrócić i poszukać dalej kluczy. Nie wiem, jak się wrócić w ogóle na tamtą moją starą wyspę. Ciężko stwierdzić. Czy ja tutaj byłem? Byłem chyba. Ale czy był ten tutaj głaz wcześniej? Kurde. Nie kojarzę. No ale tak, ale tutaj na pewno byłem już wcześniej. No jak dla mnie troszeczkę za duży tu jest obszar do poszukiwań tych kluczy. Dobra, tam mamy jedno. Nie, dobra, wracam. Jeszcze jakieś deszcze przyszły, to ja pierdolę. Masakra. Może dobrze, że jestem teleporter. Miałbym problem z zejściem na dół. No, ja pierdolę. Musiało zacząć lać. Dobra, gdzie znajdę tą moją część do wieży, ja się pytam. Aha, dobra, widzę, jedno jest tam. Oła. Szukam tych części do wieży, a i tak mam wrażenie, że zanim ja tam wrócę, to nie wiem, naprawdę nie wiem, ale prędko to nie nastąpi. Coś czuję. Nie ma tu żadnych świeczek do podpalenia. No chyba nie. Dobra, moi drodzy, to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zostawiać łapki w górę. Subskrybować mój kanał, komentować. Jezu, co tu pada w środku? Dobrze widzę? Czy to jakiś błąd gry? Nie wiem.
I cóż, i zapraszam na kolejny odcinek The Solus Project już niebawem. Trzymajcie się, hej hej.